Witajcie. Dzisiaj będzie kapuśniak, ale taki inaczej. Zaczynamy. Jedziemy. Od początku. Masło, cukinia w kostkę, cebula w kostkę, cebula zielona w paseczki, kółeczka w zasadzie, a papryka w kostkę i czosnek na tarce. I to wszystko do garka, do tego przyprawy i niech to się dusi. Jeszcze dodam połowę z tego masła, które mi zostało. 1/3 w sumie sobie zostawię. Zobaczcie dlaczego to się dusi. Wcześniej nastawiłem ziemniaki, żeby się obgotowały, tak z 15 minut pokrojone w talarki mini u mnie jak zwykle. Teraz dorzucam prawie gotowe ziemniaki i zostawiam, żeby to się udusiło z przyprawami wszystko. Jak już jest pięknie uduszone, pięknie pachnie, naprawdę uwierzcie mi, po otwarciu garka to jest naprawdę cudny zapach, to wszystko ląduje w misce, bo przyda się, ale później. Ściągam ze spodu cały smak, przyprawy, to co się wydusiło. I teraz właśnie ta 1/3 masła, która mi została i na to pójdzie kapusta kiszona. Już wcześniej pokrojona, poszatkowana, żeby łatwiej było jeść po prostu zupę. I teraz duszę tą kapustę z tym masłem. Już nie dodaję przypraw, nie, kapusta sama w sobie jest fantastycznie smaczna. Jak kapusta już jest miękka, to dodaję teraz warzywa. Mieszam i zostawiam, żeby się też jeszcze to podusiło razem, smaki się wymieszały. I po otwarciu w zasadzie mamy bigos warzywny. Ale ja doleję tutaj tak mniej więcej 4 litry wody. Zostawię, żeby się prawie zagotowało, to już jest wszystko mięciutkie. Dodam moje ulubione pomidory z puszki, krojone, nie wiem, i zatrzęsienie zieleniny, kopru i natki, naprawdę mnóstwo. 15 minut jeszcze pogotuję i podaję. To jest kapuśniak z warzywami. Zapraszam, wypróbujcie, skomentujcie, napiszcie, czy Wam smakowało.